Zanim powstała Selvita, była taka nazwa robocza Selwita to było Kraków Genomics i już wtedy na prezentacjach, które pokazywałem potencjalnym wspólnikom, pracownikom, pokazywaliśmy dokładnie, czym się będzie zajmowała Selwita w 2030 roku. Nie wiedzieliśmy do końca, czym się będzie zajmowała w 2008, ale na pewno wiedzieliśmy, że w 2030 roku chcemy się zajmować spersonalizowanymi terapiami dostosowanymi do struktury genetycznej pacjenta, jego choroby, produkcją komórek na życzenie, uzupełnianiem na przykład mikrobiomu pacjenta, tak żeby przywrócić go do jakiegoś takiego stanu homeostazy, czyli Mniej więcej uważam, że za jakieś 15 lat selwita może zajmować się mniej więcej takimi rzeczami, jak można zobaczyć w jezdnych wojnach, że jak ktoś jest chory albo pociachany mieczem świetnym, można go wsadzić do takiej dużej wanny, w której wyhodujemy mu z powrotem, czy, czy jakieś kawałki ciała, czy uleczymy jakąś chorobę, czy coś dorobimy w takim dosyć wysokim otoczeniu wysokotechnologicznym. No i żeby wiadomo, że biotechnologia będzie jednym z najważniejszych elementów tego, tego procesu, no bo pewne rzeczy można dobudować, jakoś tam protezę ręki, no ale bardzo wiele rzeczy trzeba dochodować, więc biotechnologia na pewno będzie kluczowa.